W tej lekcji omówimy sobie podstawy formatowania naszych wykresów. Do formatowania wyglądu wykresów służą przyciski tutaj projektowanie i formatowanie. Możemy sobie nasz obszar wykresów sformatować w sposób, jaki chcemy. Przejdźmy zatem do Excela i pokażę Ci, jak to działa. Widzisz, że mam tutaj mój wykres z poprzedniej lekcji. I teraz na przykład mam tutaj na zakładce projektowanie coś takiego jak style wykresu. Jeżeli sobie rozwinę tą kolumnę, no to... O, nie ma tutaj więcej. Jest kilka różnych tutaj styli dla mojego wykresu. Oczywiście mogę sobie je zastosować w bardzo szybki sposób. Klikam projektowanie, wybieram jakiś styl, klikam i mam wykres sformatowany. Jeżeli chcesz sobie zmienić kolor na przykład swoich słupków, to również możesz to zrobić. Jest jeszcze opcja tutaj, żeby każdy słupek miał inny kolor. Czyli mamy formatuj serię danych i tutaj mamy wypełnienie, różne kolory dla punktów. Klikam to, zamykam sobie i widzisz, że mam różne kolory dla moich punktów. Oczywiście tutaj możemy sobie je zmieniać, te kolory. Ja zostawiam tak jak jest. I widzisz, że wykresik mamy sformatowany bardzo ładnie. Bardzo ładnie wygląda. Prosty wykres, region, suma wydatków, a oko cieszy się na widok takiego wykresu. Dzięki za uwagę i zapraszam Cię do następnej lekcji, chyba że jeszcze mógłbym Ci pokazać tutaj, jak formatować sobie pole na przykład wykresu, ale to proponuję Ci przećwiczyć samemu i zobaczyć, jak to wszystko działa, jak formatuje się taki wykres.